Kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, nie sądziłam, że będę nagrywać ten film, ale przed chwilą byłam w sklepie i uznałam, to jest dobry film, żeby się w końcu zobaczyli, co się tak naprawdę zawsze dzieje w moim pokoju, więc tak. Jest tutaj jedna wielka demolka. Jest po prostu tragedia. Mój pokój jest w stanie tragicznym, jak widzicie. W sensie po prostu nic tu nie ma. Nie ma tu mebli. Znaczy teoretycznie już są po tej stronie, ale nie moje, bo nowe. Och! A tak w ogóle, jeśli filmik wam się podoba, pamiętajcie koniecznie o tym, żeby zostawić dużą łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Zobaczcie, moje stare łóżko jest aktualnie tutaj, a tu jest nowe łóżko. W sensie, no nie takie nowe, potem wam wytłumaczę, czemu nie jest nowe, ale zobaczcie, z mamą musiałyśmy je przenieść przez naszą poręcz. Ta mama już jest cała zmachana, ja tak samo. Przez tą poręcz z dołu, tutaj. No i wiecie, to łóżko było w całości. Z materacem, z tym zagłowiem wielgachnym. A ten materac, jaki on jest, mamo, jaki wymiar? 160 chyba, nie? Na 200. 160 na 200. Jest taki gruby, to wyobraź sobie, jaki on jest ciężki. My ledwo co go podniosłyśmy i ramy od łóżka nie byłyśmy w stanie jakby przenieść, więc mama wpadła na pomysł, że odkręcimy to łóżko i przeniosłyśmy je w częściach po prostu. I tak to wygląda. Teraz myję to łóżko, bo jest troszkę zabrudzone jednak. Odkurzyłam przed chwilą to zagłowie i robimy to. Zobaczcie, to jest po prostu zaradność kobiet. Kobiety, wy sobie musicie radzić w życiu, tak jak ja z moją mamą, zobaczcie. Tutaj mamy, oczywiście ja bym tego wszystkiego jeszcze sama nie zrobiła, mama mi trochę pomaga. Wniosłyśmy, teraz będziemy skręcać, mamy cały sprzęt, no patrzcie to. To jest wiertarka, wkrętarka czy co? Wkrętarkę mamy, będziemy wszystko tu mocować. I wiecie co wam powiem? Nie jest nam tutaj nikt potrzebny, prawda mamo? Nikt, robimy to same. Tak samo jak same pomalowałyśmy pokój mój. Mimo tego, że wygląda to do dupy, to zrobiłyśmy. Jedziemy z tym dalej, zobaczymy co z tego będzie. Zobaczcie cały efekt końcowy na sam koniec filmiku. Więc koniecznie zostańcie, zostawcie dużą łapkę w górę i czekajcie na efekt końcowy mojego pięknego pokoju. Rusie. Każdy lubi mamę tutaj na moim kanale, więc... twerk, twerk. Idziemy po listwę. Rób to. Pięknie. Listwo? A ona jest na dole czy gdzie? Jest, ale w moim łóżku. I musi iść sprawdzić jak zwykle. Dominus robi to samo, zawsze musi iść sprawdzić. Mówiłam, nie zgłupiałam, każdy zawsze myśli, że ja głupieję. A, tam leży. Mamy listwę, bierzemy ją. I zakładamy! Ale będę mieć wyrób! Słuchajcie, to jest tak męczące, że ja chyba... mój kręgosłup średnio już działa. Zobaczcie, to nie idzie, to jest takie pięknie to wygląda, ale żeby to wsadzić, to jest masakra. W ogóle zobaczcie, jakie to jest duże, całą ścianę mi to ukradło i pół pokoju. To przez to, że mam taki mały pokój. To byłaś mała, jak to dostałaś. Słuchajcie, jesteśmy z tym najcięższym materacem. Powiem wam, że myślałam, że jesteśmy silniejsze, radzimy sobie średnio. Jezu, uważaj, bo spadną mi dziury! Słuchajcie, moja mama przed nią powiedziała, że cały ten materac jest osikany przez moje kuzynostwo małe, które dzisiaj przyjeżdżam. Więc powiem im to. Łóżko gotowe, tam postawiałam jedną moją półeczkę, która jest w ogóle taka piękna, chyba widzieliście po moich urodzinach, marmurowe takie stoliki ze złotymi dodatkami, przepiękne, ale teraz wieszamy tutaj obrazy, dlatego że miałam ich mnóstwo, jak pamiętacie, pewnie tutaj na tej ścianie, ale znalazłyśmy idealne miejsce właśnie w tym miejscu. I jeszcze mama mi dała taką super lampę, na którą nie będę mieć klosza, bo po prostu będzie tak się prezentowała. I tutaj włożyłam żarówkę, którą też dostałam zresztą na urodziny. I ona zmienia światło! Przez aplikację tutaj Playbulb się nazywa. Działamy dalej z mamą. Ocencie, jak mamie to wychodzi. Ja uważam, że przepięknie... Uj, krzywo! To sobie pokażę. Słuchajcie, robię sobie chwilkę przerwy i przy okazji wam opowiem, o co tu chodzi, bo zrobiłam mój wstęp jakiś krótki do tego filmu, a potem wam już pokazywałam tą olbrzymią rewolucję, więc słuchajcie. Chodzi o to, ja wam już w jakimś chyba, wydaje mi się, filmiku mówiłam o tym, że mamy mieć remont w domu
na wiosnę. Chodzi o to, że po prostu będziemy mieć malowane ściany, będziemy mieć klimatyzację robioną w pokojach, ja z moją siostrą, bla bla bla, sroty, pierdoty, wiecie, takie bardziej podstawowe rzeczy typu malowanie ścian i w ogóle. I ja, mnie tak pokusiło, żebym chciała sobie w ogóle kupić nowe meble, że zrobić sobie cały pokój nowy, planowałam sobie, organizowałam, jak to wszystko ma wyglądać, ale koniec końców uznałam, że to po prostu nie ma sensu, jak i tak ja się niedługo wyprowadzę z domu i jakby będę już mieszkała sama, nie z rodzicami, więc uznałam, że nie będę kupowała nowych mebli. Ale jeszcze remont się nie zaczął i moja mama stwierdziła, że ona sobie kupi nowe meble do swojego pokoju. Ja jej powiedziałam, że to jest głupi pomysł, że powinna sobie te nowe meble kupić dopiero jak będzie remont, będzie po remoncie, żeby wszystko było tak na świeżo. Ale ona działała po swojemu, kupiła sobie te swoje nowe meble do swojej sypialni. No i ja po prostu wzięłam jej meble z jej sypialni. W sensie z sypialni mojej mamy i mojego taty. Więc wzięłam tylko dwie komody, wzięłam też łóżko, bo moja mama kupiła, nie są jej potrzebne, po prostu komody, bo zrobiła sobie taką garderobę, łóżko kupiła sobie nowe, tak samo, to też jej nie jest już potrzebne. No i w sumie mama też myślała, żeby to może sprzedać, czy coś takiego, ale ja powiedziałam, I'm here, ja chcę to. Więc tak to wszystko po prostu wyszło. A jeżeli teraz się po prostu zastanawiacie, co z moimi meblami, to moje meble najprawdopodobniej będą po prostu wydane do mojej rodziny. Bo w ogóle nie mam biurka w pokoju. To jest hit! Jak można nie mieć biurka w pokoju? W sensie, okej, rozumiem to, jak już jest dorosłym, ale jak ja jestem jeszcze taka mała, to będę robiła lekcje. Dlatego właśnie nie mam tego biurka, bo tych lekcji już nie robię. Już nie robię nic tak naprawdę przy biurku. Jedyne, co robiłam, to jak się malowałam albo jak się dużo uczyłam na studia. Ale to wiecie, teraz mam tutaj taką, zaraz wam pokażę, komodę, przy której będę się malowała, będę mieć pufę do niej, którą to jest jedyna rzecz chyba, którą muszę sobie dokupić tak naprawdę. A lekcje, jakieś rzeczy na studia, czy jakąś prackę, co będę robiła, to od tego jest moje ulubione miejsce na ziemi, czyli łóżko. Albo pójdę po prostu na dół do nas do jadalni i tam sobie będę robiła jakieś potrzebne rzeczy. I nie pić energetyków. To jest nie. I o to w tym wszystkim chodzi. Ja dzisiaj też wam powiem, że ja ogólnie jestem taka, napiszcie mi, czy wy też tacy jesteście, że ja muszę wszystko robić od razu. Ja wczoraj zaczęłam sobie przekładać wszystkie rzeczy moje z komody do tych szafek, co dostałam od mamy. I ja dzisiaj rano wstałam i mówię, nie, jak ja już to zaczęłam, ja dzisiaj muszę skończyć cały pokój, muszę już dzisiaj mieć łóżko, muszę mieć pościel wypraną, wszystko muszę już mieć dzisiaj cycuś glancuś. Bo ja nie potrafię z tym czekać tydzień i za tydzień dopiero mi tak pięknie, tylko od razu muszę mieć. Od razu, tu i teraz. Więc dlatego też dzisiaj tak działamy z mamą i mama ma swoje rzeczy do zrobienia, no ale wie, jaka jestem i mi pomaga. Mam nadzieję, że jakoś to wytłumaczyłam wam. Potem wam pokażę, jak będzie wyglądał cały mój pokój po. Że tak nie mogę doczekać, więc idę sprzątać dalej, ogarniać. No teraz wystarczy mi tutaj posprzątać, ubrać łóżko, jak się wszystko wypierze. I tyle i będzie gotowe. Ja wczoraj, będąc jeszcze z mamą w Ikei, stwierdziłam, że zamienię takie wieszaki, te zwykłe drewniane, na te czarne. I kurde, powiem wam szczerze, że teraz jest mi wstyd, bo przekładając to wszystko uznałam, że... Bo chciałam mieć wszystko jednolite, tak? W tej mojej wielgachnej szafie. No ale to przecież też było jednolite, a tu jest drewno, a tu jest plastik. I powiem wam, że teraz w trakcie robienia tego tak mnie serce zaczęło boleć, bo ja naprawdę, może ja wam tak powiem szczerze, nie jestem jakoś taka nie wiadomo jaka eko, ale staram się zamieniać plastik na papier, segregujemy śmieci, ja też sama bardzo na to uważam, nie wyrzucam gum z buzi byle gdzie na ulicę, staram się coś od siebie zrobić, więc wy też się postarajcie, róbcie takie małe kroczki chociażby, zawsze nam pomogą, naszej planecie. No i powiem wam, że spieprzyłam tymi wieszakami, a że już je otwarłam, nie mogę ich zwrócić. Och! Naprawdę, dopiero jak zaczęłam to rozpakować, ale dobra, wracając, słuchajcie, mam multum rzeczy, mam tylko 30 wieszaków i nie wiem, jak to mi się tu zmieści, najwyżej będzie to mieszane, w ogóle nic do siebie nie będzie pasowało, nieważne, teraz zajmuję się szafą, już zobaczcie, sobie tak posegregowałam, tutaj mam jakieś t-shirty, bo jakby szczerze mówiąc, ja tutaj mam tylko takie wybrane rzeczy na wieszakach, a resztę mam tutaj w tej części szafy zamkniętej. Powiem wam, robię to teraz, słyszałam przed chwilą moje kuzynostwo przyjechało, więc myślę, że nam bank mi nie ułatwią pracy, ale robię dalej. Słuchajcie, kochani, bardzo was przepraszam, że przestałam wam cokolwiek pokazywać. Chyba ostatnią scenę
to pokazywałam wam moje wieszaki i przeżywałam plastikowe wieszaki. I tak szczerze mówiąc, za dużo się potem nie działo, bo przyjechało do mnie moje kuzynostwo i przez 5 godzin bawiłam się w nianie. Więc wybaczcie mi, ale jutro będę kontynuowała tego vloga, więc mam nadzieję, że zostaniecie i będziecie do końca. Jutro przynajmniej będzie lepiej, bo w świetle dziennym pokażę wam, jak tutaj wszystko u mnie się prezentuje. A teraz życzę sobie miłej nocy. Woo! Słuchajcie, jest już nowy dzień, jest już jasno za oknem, jest już piękna pogoda, świeci słońce, ja mam mnóstwo energii od rana, po prostu praca u mnie wrze i uznałam, że teraz będzie idealny moment, żeby pokazać wam mój pokój. Pokażę go wam tak, taki overlook, coś takiego, ale mniej więcej też wam powiem, skąd jakie meble, bo nie chce mi się robić teraz takiego room toura, dlatego że wiem, że będę mieć jeszcze malowane ściany i to wam zrobię, jak wszystko będzie już gotowe. Więc chodźcie ze mną zobaczyć mój pokój. Pięknie, pięknie. O, ale będzie kręci w głowie. Słuchajcie, tu mam drzwi do mojego pokoju i tu się w sumie nic nie dzieje. Tutaj powiesiłam sobie jakieś obrazki. Mam jakiś taki z Voga, tutaj mam polaroid z moją przyjaciółką Alicją. Tutaj mam jakiś taki bardzo, jak to każdy u mnie mówi, feministyczny obrazek, nie wiem. I tu mam jednego fanarta, za którego bardzo dziękuję, i mojego polaroida z kampów. I cały ten zaułek tutaj prezentuje się o tak. Położyłam sobie tutaj kwiata w doniczce świecącej. Bardzo pięknie. Tam mam lampę. I ona jest takiego bardzo fajnego materiału, twardego. O Jezus. I mam żarówkę świecącą. Mam róże od mojego chłopaka. Mam też tutaj na biżuterię, jakieś, wiecie, tanie rzeczy, że tak powiem. No i co, tu jest komoda z Ikei. Niestety, tych niestety nie znam nazw, dlatego że już wam mówiłam, to są meble po mojej mamie, ale jeżeli znajdę nazwę tych mebli, to tutaj gdzieś wam się pojawi, bo wszystkie meble chyba mam takie teraz... Nie! Nie mam takich samych. Tu mam samą bieliznę i piżamy. I to tyle. Wszystko po prostu zajęło mi tyle miejsca, że to szok. Tutaj mam taki... Zobaczcie. No i czas na najlepsze miejsce na ziemi, czyli moje łóżko, strefa łóżka. No i dobra, łóżko już widzicie, na bank będziecie się pytać o lampki, mówię o nich mnóstwo razy, powiem jeszcze raz. Lampki są przyczepione do śrubki. Śrubka do śrubki, tak. I wszędzie są te śrubki i lampki są zawieszone. No i po dwóch stronach mam te stoliczki piękne tam. Są też jakieś książki pierdoły. Ale czy to się źle prezentuje? To jest tak przepiękne, kochani. Powiem wam, że ja teraz kocham, kocham jeszcze bardziej moje łóżko. Jest to tak wspaniale, że jak dzisiaj się obudziłam, to czułam się jak naprawdę księżniczka jakaś. Jeszcze to zagłowie piękne, wow! Na moim parapecie za dużo się nie zmieniło, tylko wywaliłam niektóre rzeczy. Mam tu zdjęcie z moim tatą, zobaczcie, mój tata taki mały był, a ja taka mała. Tutaj mam ogień, proszę się nie bawić ogniem. Świeczki, Yankee Candle, mam taką, o takim zapachu. No i reszta gdzieś leży jeszcze w pokoju, ale są to moje favorite świeczki. No i tu mam mój głośnik i misia, w ogóle czemu to tu leży? No i tutaj jest oczywiście mój też bardzo lubiany przeze mnie kącik, dlatego że mam wszystkie misie, które dostałam. Tę świnkę dostałam od Domina, jak mój skwaruś umarł i Dominuś mi kupił świnkę w sukience. Tego mopsika dostałam na moje urodziny, bo bardzo prosiłam Domina o mopsika. No niestety nie mógł mi sprawić prawdziwego, więc kupił takiego przesłodkiego. Tu jest akurat od termoforu. Tutaj mam mojego konia, który nie jest koniem, jednorożcem jest, którego kupiłam na kampach rok temu w Pepco. Tutaj mam myszkę od mojej myszki Wiki. No i tutaj dostałam od siostry Domina na moje urodziny. Więc, to, aha, i jeszcze poduszka z mopsem, więc już chyba każdy wie, jaki jest ulubiony mój zwierzak. No i tu położyłam sobie, bo to jest taka pufa, którą muszę mieć w tym pokoju, bo pod tą pufą mam mnóstwo rzeczy, w sensie w tej pufie. Więc włożyłam na niej kocyk. No i jest mój urodzinowy misiu. Jak nie znacie z nim historii, koniecznie obejrzyjcie film na Dominika kanale. Tu wam się pojawi niespodzianka na moje urodziny 19. No i tutaj jest mój ulubiony kącik. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jest tu ogólnie wszędzie już pusto. Tu mam sprzęt jeszcze do nagrywania. Powiem wam, że specjalnie chciałam zrobić tak, żeby jak najmniej jakby rzeczy było na meblach, żeby było tak naprawdę czysto. No i tutaj mam takie
pędzle, jakieś tam perfum, krem, zapałki też mam do świeczek. Woda to akurat sobie piję wodę. Lustereczko moje, jakbyście się pytali o rzeczy. Spodnie Zara, ale są chyba dwa rozmiary za duże te spodnie, bo chciałam specjalnie takie wielgachne. No i bluzka też Zara, ale to stara kolekcja. I tutaj mam moją torebkę, którą dostałam też od Domina na urodziny i świeczuszki się palą. I tu ogólnie te 6 szuflad, to są moje kosmetyki. Czy wy w to uwierzycie, że ja mam tyle kosmetyków? Ja mam tyle kosmetyków. Skąd ja mam tyle kosmetyków? Nie wiem. Nie wiem, skąd one się u mnie wzięły, ale jest tu naprawdę multum tego wszystkiego. I nie tylko kosmetyków do twarzy, kosmetyków też do ciała, oczywiście tego wszystkiego. A największy hit to jest to, pokażę wam. Patrzcie, ile mam scrunchies. Oj, teraz tego nie widać. Zobaczcie, to cały karton scrunchies mam tu. No masakra, jakieś opaski jeszcze. No i zobaczcie, i tutaj się kończy mój pokój, jest szafa. I pięknie teraz wszystko wygląda. Koniecznie dajcie znać, jak wam się teraz podoba mój pokój, bo jestem zakochana! Jestem zakochana naprawdę. I mam nadzieję, że teraz łatwiej też mi będzie się nagrywało w tym pokoju, bo jest więcej przestrzeni, w której mogę nagrywać, a nie tylko jeden kadr, tak jak zawsze było. No i co, żegnam się z wami. Buziaczki wam wysyłam. Pamiętajcie proszę o tym, żeby subskrybować mój kanał. Proszę. I zostawcie łapkę w górę pod filmikiem, bo naprawdę tak mnie to motywuje i tak bardzo się cieszę, jak widzę, że jesteście aktywni na moim kanale. No, trzymajcie się, buziaczki. Pa!